Jest wieczór, jest godzina 19, a ja zmierzam do Hormona, ponieważ będziemy zaraz oglądać filmowy wtorek z Jamesonem. I tak, już zbliża się Hormon. Cześć, mam na imię Hania i zapraszam Was już na 9 szczecińskiego vloga Smakoszy. Wieczornego vloga, będzie trochę ciemniej z tego względu, że będziemy oglądać film. Intro i zaczynamy. Wam Michała. Michał jest organizatorem filmowych wtorków z Jamesonem. Kilka pytań a propos tych wtorków. Michał, mam do ciebie, ja. No. Pewnie wszyscy chcą wiedzieć, o co chodzi, skąd idea i jak tutaj w ogóle przyjść, jak się pojawić, jeżeli ktoś jeszcze właściwie nie był. No wiesz co, jeżeli chodzi o wtorki w Hormonie, no to mamy lokal w centrum, to jeżeli chodzi o przyjść, to już wiesz, jest blisko z wszystkim. Tak, no. To jest... No, Hormon jest bardzo popularny. No więc właśnie o to chodzi, tu jest to ułatwienie. Wtorek o 19 spotykamy się tutaj w sezonie akademickim, czyli od października do kwietnia, żeby oglądać takie nieoczywiste kino. To są często rzeczy, których nie możesz zobaczyć nigdzie indziej, właśnie tylko u nas tutaj w Hormonie. I stowarzyszenie, którym zarządzam no po prostu od 5 lat, bo to jest 5. sezon, prowadzi. I jest 5. rok. No tak, tak, to jest 5. sezon. I powiem Ci szczerze i trochę nieskromnie może, że dzieje się. Ludzie przychodzą, chcą oglądać, czyli warto to robić. I tutaj cała ekipa ludzi, którzy przyszli oglądać wtorkowe filmy z Jamesonem. Mamy szczeciński bazar smakoszy. No i właściwie musimy tutaj powiedzieć coś a propos tych smakoszy. Tutaj na wtorkach z Jamesonem jest właśnie ten Jameson. O co chodzi? Bo ja na początku, szczerze powiem, nie wiedziałam, o co chodzi z Jamesonem. No Jameson to jest nasz partner taki tytularny, a jednocześnie jeśli chodzi o Jamesona, to jest po prostu producent irlandzkiej whisky. Z tego powodu tak. Z tego powodu 5. sezon my się tu spotykamy, oglądamy filmy. Jak ktoś ma ochotę przyjść, no to nie tylko dobre kino, choć oczywiście mam nadzieję, że to na pierwszym miejscu, a nie ten Jameson mimo wszystko. Tak. I tylko filmy. No i jest dużo promocji w barze, między innymi na wspomnianego Jamesona. Po pierwsze będzie w lepszej cenie, a po drugie będzie do wypicia przy świetnym kinie, także to wydaje mi się duet idealny. Przedstawiam wam Anię. Ania jest współorganizatorem tych wtorków filmowych z Jamesonem. Kurczę, jest trochę ciemno, może podejdziemy do jakiejś lampy, nawet co? Nawet nie trochę ciemno. Nie widać, jest jeszcze jak murzynki, także idziemy do lampy. Musiałyśmy wejść w jakąś bramę, żeby trochę porozmawiać, żeby było jaśniej. Zacznijmy od tego, jeżeli ktoś chce przyjść na taki wtorek filmowy do Hormona, to co musi zrobić? Czy to trzeba się jakoś zapisać, coś zapłacić, czy o co tutaj chodzi? Przede wszystkim trzeba przyjść do Café Hormon, nie do pubu, tylko do kawiarni na górze. Przychodzicie w każdy wtorek. O godzinie 19 otwieramy drzwi lokalu, już o godzinie 17 byście mogli zaklepać najlepsze miejsce. Wrzucacie tyle, ile chcecie do puchy i jesteście. Wchodzicie, dostajecie opaskę z rabatami na barze, więc jest spoko. Co lepsze, te promocje działają też na dole po filmie, więc można sobie zrobić mały piąteczek. Mały piąteczek we wtorek. Gdzie można znaleźć informacje na temat tych filmów? Jakie będą, co i jak? Gdzie szukać? Na Facebooku przede wszystkim Stowarzyszenie Interaktu, czyli my. Intraktu? Intraktu przez C. A, dobra. Idziemy sobie wokół Placu Grunwaldzkiego, robimy kółeczko i wracamy na film, bo tam właśnie teraz leci w trakcie. Jaki mamy dzisiaj film? Dzisiaj mamy film Genesis 2.0. Czyli chodzi o tego mamuta, tak? Chodzi o tego mamuta, ale to musielibyście wpaść i zobaczyć. Dobra, słuchajcie, to będziecie przychodzić na filmowe wtorki? O, rozjaśniłyśmy tak. się. Wpadajcie na filmowe wtorki z Jamesonem, jest naprawdę spoko. Tak, i faktycznie sala jest pełna, dzisiaj jest ponad 100 osób, mówiłaś, że nawet potrafi przyjść 180 ludzi. Tak, tak, jest czasami ciasno, ale zawsze wszyscy się pomieścimy. Ciasno, ale filmowo. Dokładnie. Stojąc przy tej przepięknej murowanej ścianie, która prowadzi w tamtą stronę do Café Hormon, gdzie są filmy, chcemy Was prosić o to, żebyście dali nam subskrypcję na szczecińskim vlogu Smakoszy na YouTubie. Pamiętajcie, te subskrypcje naprawdę są ważne. Jeszcze lajki. Lajki na Instagramie i na Facebooku Szczecińskiego Bazaru Smakoszy. No i co? Kto lajkuje, ten jest spoko. Tak. Kto lajkuje, ten nie żałuje. Dobra, to było żenujące.
To jest Ania. Ania jest współorganizatorem szczecińskiego vloga Smakoszy. Nie, Ania jest współorganizatorem. Jestem współorganizatorem bazaru, na którym wystawia się Hania. Tak, zapraszam serdecznie. Teraz w niedzielę będzie bardzo dużo bez do 15, ale to ci. O ile nie zjem.